Grzegorz Turniak. Alchemia Mistrzostwa. Alchemia Mistrzostwa. Grzegorz Turniak. Marca. Poniedziałek. Siedzę w pociągu do Wrocławia. Jak co tydzień już od paru miesięcy. Czas na pracę. 6 godzin. Jest co robić. Telefon. Cześć Grzegorz, co słychać? Tu Monika z tej strony. Ja mówię, no jakoś się kręci od czasu, kiedy założyliśmy rok czasu. Rok temu Club Toastmasters Leaders. Jest zupełnie inne życie. Pięknie. Słuchaj, organizuję cykl konferencji o uczących się organizacjach. Czy chciałbyś wziąć w tym udział? Ja no pewnie. Uczące się organizacje od 10 lat to jest mój konik, moje hobby. Wiele rzeczy, które robię, to właśnie po to, żeby być jednym z tych mistrzów uczących się organizacji. Fantastycznie. A który z tych 5 dyscyplin dla Ciebie byłaby najciekawsza? Ja mówię, no mistrzostwo osobiste. Rewelacja. Przygotuj mi temat, przygotuj opis i terminy uzgodnimy pięknie. Kocham robić badania, przeglądać książki, znajdować interesujące kawałki, o których można by później opowiadać. Kocham robić mapy, mind mappingu, żeby później ta prezentacja była prezentacją odzwierciedlającą moje pomysły. Podobnie jak i Wy, kocham wyzwania. Największym moim wyzwaniem jest to, że niestety robię to wszystko na ostatnią chwilę. Bardzo się tym frustruję. Nie stresuje mnie to, tylko uważam, że jest to nieprofesjonalne startowanie na ostatnią chwilę. Powiedziałem sobie, tym razem z tym skończę. Przyjeżdżam do domu, biorę 2 egzemplarze książki, 5 dyscyplina Petera Senge, guru w tej dziedzinie i zaczynam przeglądać moje podkreślenia, moje zapiski, zapiski mojego mentora. Po chwili wokół mnie na stercie kolejne książki. Poszukiwaniu doskonałości, alchemia kariery, od dobrego do wielkiego. Kilka książek, dzięki którym myślę sobie, można by przekazać profesjonalistom, takim jak Wy, co to znaczy mistrzostwo osobiste. Po chwili myślę sobie, wow, mam pomysł na tytuł. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, żeby tytuł był nośny, żeby tytuł był, jak to się mówi, sexy. Ponieważ napisałem z Jackiem Santorskim książkę Alchemia Kariery, myślę sobie, niech będzie Alchemia Mistrzostwa. Wpisałem po chwili krótki opis tego, o czym to będzie. Pozwólcie, że go zacytuję. Kiedy staramy się być lepszymi niż jesteśmy, wokół nas wszystko staje się doskonalsze. Kiedy nie zadajemy sobie pytania, po co mi mistrzostwo, ale jaka praca sprawi, że będę dążył do mistrzostwa, jesteśmy na właściwej ścieżce do nadania znaczeniu pracy i życiu. No i teraz ciężka, twórcza praca, żeby przeanalizować wszystkie te materiały, żeby znaleźć właściwe metafory, żeby zrobić coś, aby tych uczestników uskrzydlić, aby chcieli dążyć do mistrzostwa, aby mogli to zrobić i aby uważali, że jest warto. Świetnie. A teraz Wy, co dla Was znaczy mistrzostwo osobiste? Może to jest tylko możliwość, może wyzwanie, a może konieczność. Jeśli możliwość, jest ścieżka, możecie na nią wejść, a możecie na nią nie wejść. Jeśli na tą ścieżkę wejdziecie, będzie Was prowadziła, a jak już będziecie gotowi, pojawią się nauczyciele, którzy Wam pomogą po tej ścieżce dalej iść. Może wyzwanie? No, wyzwanie to jest coś, co wielu z Was lubi. Czy sprostamy temu wyzwaniu? Czy chcemy się mu podjąć? Czy to wyzwanie to jest coś, co nas rzeczywiście kręci? I wyzwanie, które rzeczywiście ścigamy się z innymi, czy ścigamy się z sobą samym? Czy może, jak mawiał klasyk, nie chcę, ale muszę? Może to jest konieczność, żeby żyć sensownie, żeby żyć w spełnieniu. Tak naprawdę od czego to zależy, czy osiągniecie mistrzostwo? Zależy to od kilku prostych rzeczy. Po pierwsze, czy podejmiecie decyzję, że chcecie być w
wejść na ścieżkę mistrzowską i czy będziecie, wybierzecie jedną z takich trzech możliwości, że będziecie wyrobnikiem, rzemieślnikiem albo artystą, mistrzem. Rzemieślnik wkłada w pracę tylko ręce. Wyrobnik wkłada tylko ręce. Rzemieślnik wkłada również serce, a artysta wkłada również duszę. Więc to jest decyzja, należy do was, kim chcielibyście być. Cóż, życie w ciągu tych ostatnich 25 lat mnie nauczyło, że podążanie po tej ścieżce mistrzowskiej, napotykamy się na różnego rodzaju bariery, na różnego rodzaju przeszkody. Jak dawniej alchemicy. Część była spodziewana, część niespodziewana. I na tej ścieżce napotkamy na trzy takie, można powiedzieć, pojęcia pod tytułem P. Po pierwsze, będą nas spotykały porażki. Jeżeli będziemy uważali, że to źle, no to nie osiągniemy mistrzostwa. Porażki to jest podstawa do tego, aby się czegoś uczyć. Pasja. Odnalezienie pasji nie jest łatwą rzeczą, ale kiedy ją odnajdziecie i nie podążycie za nią, to gorzej na tym widzicie, niż gdybyście jej nie odnaleźli. I na koniec, jeżeli myślimy o pasji, to cóż, nie gwarantuję wam bogactwa materialnego, ale powoduje, że będziecie żyli z satysfakcją. I ostatnie P to praca. Ile godzin trzeba, żeby osiągnąć mistrzostwo? 10 tysięcy godzin. Czy jesteście gotowi zapłacić tą cenę? I kiedy po długim procesie staniecie przed świętym Piotrem, obok niego zobaczycie ogromną postać. I zapytacie: święty Piotrze, a kto to jest? To jesteś ty, mógłbyś być ty, gdybyś konsekwentnie i wytrwale podążał ścieżką mistrzowską.